Tak szczerze, ty się męczysz w tej drużynie? Robert, czy jesteś w stanie jakoś racjonalnie wytłumaczyć to, co się wydarzyło na boisku? Nie ma co wytłumaczyć tego, jakby no, zawiedliśmy. Nie tylko nam jest przykro, oczywiście to bardzo boli. Tutaj tłumaczenia nie ma co nawet szukać. Jesteś kapitanem, więc tobie to pytanie myślę można zadać, czy wy jako piłkarze chcecie dalej pracować z Fernando Santoszem? To nie jest do nas pytanie, my się takimi jakby rzeczami nie zajmujemy. Oczywiście to bardzo boli i czujemy tą porażkę, czujemy, że te eliminacje od początku nie idą tak, jakbyśmy tego sobie wymarzyli i tutaj możemy jakby tylko sami jakby, nie tylko jakby przeprosić kibiców, ale jakby sami wiemy, że zawiedliśmy i tutaj nie ma co szukać usprawiedliwienia, tylko na razie zrobiliśmy krok do przodu i oczywiście w chłopaków dalej wierzę w ten potencjał, ale musimy zmienić coś, żeby ten krok poszedł do przodu i przede wszystkim my jako drużyna i musimy zacząć każdy od siebie. Co musimy zrobić, co musimy zmienić, żeby przede wszystkim pojechać na Euro do Niemiec, a po drugie, żeby poprawić naszą sytuację w tabeli, bo jesteśmy na czwartym miejscu? Tak naprawdę jak patrzymy na to, jak te eliminacje od początku wyglądają i jak wygląda nasza gra, to jest dużo do zmiany i zdajemy sobie sprawę, że nie gramy na miarę własnych możliwości i to na dzień dzisiejszy boli, ta porażka bardzo boli i tutaj jakby ciężko coś powiedzieć, jest taka bezradność, bezsilność na razie i zdajemy sobie sprawę, że zawiedliśmy. Robert, powiedz, czy tymi meczami, trzy porażki wyjazdowe w eliminacjach, jest ogromna szansa, że na te mistrzostwa w ogóle nie pojedziemy. Czy w tym momencie ważą się losy twojej dalszej kariery w reprezentacji? Nie, na razie jakby tutaj eliminacje trwają i tutaj te eliminacje są pomimo tej ciężkiej sytuacji, nie wiem, tych szans, począwszy od tych baraży, czy nie baraży, jakby na tym w ogóle się nie skupiam. Tutaj dalej chcę walczyć. Wiadomo, że ta moja ambicja, jakby tyle lat, ile jestem w reprezentacji, ona jakby cały czas jest i wiem, że dopóki tu jestem, to chcę dać siebie wszystko, ale czasami też to nie wychodzi, czasami też nie gram w meczu dobrze, czasami popełniam błędy, ale wiadomo, że próbuję, ale czasami to jest za mało i zdaję sobie z tego sprawę, że tak jak dzisiaj to tak samo zawiodłem ja, jak i cała drużyna i zdaję sobie z tego sprawę, że tutaj no jesteśmy w ciężkiej sytuacji, to bardzo, bardzo nas boli. Proszę, bo nie chcemy spłycać, jak rozmawiamy o piłce, natomiast jeden celny strzał, to jest twoim zdaniem brak walki, brak wiary? Nie, na pewno walka była, walczyliśmy, ale gdzieś nie mogliśmy się przedostać pod bramkę przeciwnika i tak jak gdzieś tam może ilością zawodników w pierwszej połowie mało razy byliśmy w polu karnym, jakby no to pewnie można analizować ten mecz i tu pewnie będzie widać czarno-białym, ale tu naprawdę teraz mi ciężko powiedzieć i analizować ten mecz, bo to nie jest tak, że dzisiaj słabo zagraliśmy. Te eliminacje od początku były ciężkie i wiadomo, że się wiele rzeczy próbuje się coś zmienić, bo po prostu mi zależy na tej reprezentacji, zależy mi na tych chłopakach, ale na dzień dzisiejszy jest to, nie jest to tak, jakbyśmy sobie wymarzyli, a wręcz przeciwnie. Robert, dużo było o tym charakterze, osobowości w tym tygodniu. Czy dziś to było na boisku? Przede wszystkim jak przegraliśmy i straciliśmy dwie bramki, to można powiedzieć, ten przebieg gry to tutaj, jak mówię, nie ma co analizować, nie szukam wytłumaczenia żadnego, bo to nie ma sensu. I akurat w ostatnim czasie zrobiliśmy krok w tył i teraz musimy zacząć od siebie. Co zrobić, żeby wrócić z krokiem do przodu albo z dwoma krokami do przodu, bo zdajemy sobie sprawę, jaka sytuacja jest w tabeli. Oczywiście te eliminacje dalej są, dalej będziemy walczyli, ale musimy coś zmienić, zaczynając od siebie przede wszystkim, żeby zacząć nie tylko lepiej grać, ale też wygrywać. Tak szczerze, ty się męczysz w tej drużynie? Jakby to nie ma znaczenia, moje odczucia. Jakby to jest reprezentacja, to gram dla kraju od 15 lat i zawsze staram zdawać siebie wszystko, oczywiście nie zawsze to wychodzi. Też mam słabsze momenty, mam słabsze chwile, to jest normalne w piłce nożnej, ale niezależnie od tego, jak bywało, jak jest, to zawsze, dopóki jestem na boisku, to gdzieś te ambicje są i zależy mi na tym, więc tutaj pod tym względem zawsze będę walczył do końca.
nie wiem, że Cezary Kulesza wszedł do szatni po meczu. Co wam powiedział? Czy was jakoś zdopingował, coś powiedział, dodał otuchy, czy wręcz przeciwnie, wstrząsnął po prostu, powiedział, że jest zdruzgotany? Prezes powiedział, że jakby jeszcze eliminacje trwają i trzeba walczyć do końca, więc oczywiście my zdajemy sobie, że będziemy walczyli do końca. Ale na dzień dzisiejszy no to bardzo nas boli i tak jak powiedziałem, zdajemy sobie sprawę, co kibice czują. My ten ból jeszcze mamy pewnie większy i wiem, że zawiedliśmy. Kadencja trenera Santosza nie jest idealna. Przegrywamy z Mołdawią, z Albanią po 70 latach. Dlaczego z tej mąki nie ma chleba i czy ty widzisz, że jeszcze możecie coś upiec? Bo no już wnioski możesz wyciągnąć, bo jesteśmy na dnie futbolu, jeśli chodzi o przegrywanie z takimi reprezentacjami. Jak się dźwignąć, jak się podnieść? Tak, jesteśmy, na pewno jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji i to trzeba sobie jasno powiedzieć i musimy dźwignąć. Ciężko mi odpowiedzieć dokładnie, co trzeba zrobić, ale pomimo ciężkiej sytuacji musimy dźwignąć i zrobić wszystko, aby przede wszystkim spróbować wyjść z tego miejsca, w którym jesteśmy. Co to da na koniec, to ciężko powiedzieć. Oczywiście będziemy walczyli do końca eliminacji. Musimy, tak jak powiedziałem, ja wierzę w tych chłopaków, wierzę w tą reprezentację, ale na dzień dzisiejszy to bardzo boli i ciężko tutaj znaleźć słów nie tylko po tym meczu, ale po tych, jak te eliminacje od początku wyglądają. Podzielicie się jako piłkarze z tym trenerem, czy potrzeba jakiegoś wstrząsu, bo no, my mamy wątpliwości pewne co do tego, w jaką to stronę idziemy. Nasze zadanie, my musimy zacząć od siebie przede wszystkim i posypać głowę popiołem, co zrobiliśmy źle, co możemy zrobić lepiej i przede wszystkim każdy z nas, tak samo ja, musimy zacząć od siebie. Dlaczego grasz z bandażem od pewnego czasu? Czy to jest efekt jakiejś kontuzji? Tak, tam, to jest po prostu jakby nic wielkiego, ale od jakiegoś czasu to jakiś tam jest problem, ale nie rozwijałbym się więc na ten temat.